a kukuł spod iglicy na moim spacerku po giełdzie staroci. Rzut oka na różne stoiska i na rzecz, która bardzo przykuła moją uwagę. Stara walizka pełna starych fotografii. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie poczytała, co to są za fotografie. I nie chodzi mi o zakłady fotograficzne, bo akurat fotografie są z różnych zakładów, ale o sposób wykonania. Wszystkie fotografie były bowiem na bardzo sztywnej tekturze. Część była podpisana ręcznie, tak jak na przykład ten chłopczyk, a część miała nadruki z zakładu fotograficznego. Wyglądały jakby były naklejone na ramkę i tak w rzeczywistości było, bo była to bardzo specjalna technika, która nazywała się ogólnie kartami gabinetowymi. O ile są takie zdjęcia? I choć fotografie dla mnie całkowicie anonimowe, to jednak miały w sobie coś niesamowitego i przyciągały uwagę. Same karty gabinetowe, które pojawiły się tak plus minus około roku 1866, były większe niż wcześniejszy popularny format tzw. kart de visite. Oczywiście miały swój określony limit prawo-lewo centymetrowy, ale to się i tak później zmieniało. W zdecydowanej większości takie zdjęcia naklejane na tekturkę były produkowane na papierze albuminowym. Taką technikę z kolei odbitek wynalazł Francuz Louis Désiré Blanquet Everard. Ja to napiszę, bo dla tych, którzy bardzo lubią drążyć. A zdobyły popularność właśnie z powodu bardzo wysokiej rozdzielczości obrazu i niesamowitego bogactwa szczegółów. Papier pokryty był albuminą. A co to takiego ta albumina, to napiszę, żeby już nie wtajemniczać się tak bardzo w chemiczne różne procesy. W każdym razie najczęściej spotykane zniszczenia takich fotografii i odbitek albuminowych no to właśnie między innymi żółknięcie i blaknięcie, a czasem też takie spękanie tej wierzchniej warstwy na tekturce. I stąd może właśnie popularna sepia. Same karty de visite, które były bardziej popularne, może nie tyle bardziej co wcześniej, to były takie zdjęcia z pozami bardzo mocno skonwencjonalizowanymi, czyli takimi konkretnie ustawionymi. Jeżeli na przykład był pojedynczy model, to najczęściej kobieta opierała dłoń o jakiś fotel, mężczyzna sobie stał nonszalacko trzymając kciuka w kieszonce kamizelki na przykład albo jakiegoś innego surduta. No i jeżeli były portrety rodzinne, no to wszyscy też siedzieli w jakiś określony sposób. Myślę, że taki określony sposób sadzania został przy na przykład fotografiach rodzin królewskich, kiedy w środku siedzi starszyzna, król, królowa, a cała reszta odpowiednio tam się roztacza dookoła. Zresztą tutaj pan miał wiele rzeczy, które przyciągnęły moją uwagę. Choć może nie wygląda to zbyt atrakcyjnie z tego względu, że po prostu jest cień i wiadomo, że w słońcu wiele rzeczy wygląda dużo, dużo ładniej. Ale na przykład moją uwagę przyciągnęły nie te koszyczki i nie ten kałamarz, ale taka właśnie niebieska miseczka. I też ta taca taka z niebieskim szkłem. Ta niebieska taca to było szkło prasowane. A ten niebieski, przeźroczysty półmisek z mlecznymi brzegami to było właśnie coś, co przyciągnęło moją uwagę, ale chwilowo było poza moim zasięgiem, bo kosztowało 140 zł. No i oczywiście cała masa włocławków, talerzy tematycznych. Mi w oko wpadły sikorki w zimowej scenerii, ale dla
zainteresowanych, no to taka informacja, że te talerze kolekcjonerskie, które są talerzami do powieszenia, wychodziły w określonej ilości i właśnie były bardzo tematyczne. Proszę, jaka patera. Dla porównania moja dłoń. Naprawdę na duży placek albo sernik. A ja wciąż szukałam tych swoich patyczaków. Czyli w moim przypadku mleczników z bardzo charakterystycznymi patykowatymi rączkami. I tutaj nie sposób nie wspomnieć o pewnej śląskiej manufakturze, która między innymi na początku XX wieku specjalizowała się właśnie w takich serwisach. A była to mianowicie fabryka w Tiefenfurcie, obecnie Parowa. Parowa obecnie to wieś po prostu między Zgorzelcem a Bolesławcem. Ale wcześniej, dużo, dużo, dużo wcześniej, były tam trzy fabryki porcelany, które między innymi specjalizowały się w produkcji takich wyrobów jak China Blau, China Rod albo Japan. Bunt. No co było troszeczkę związane z wzorowaniem się na stylistyce z dynastii Ming. O dynastii opowiadałam troszeczkę wcześniej i myślę, że każdy kojarzy, jak takie porcelany wyglądały. W każdym razie przysłowiowo mówiło się, że na takie porcelanie królują trzej przyjaciele zimnej pory roku, czyli sosna, bambus i kwiat śliwy, a towarzyszą im smoki. A to jest takie stoisko bardzo sympatycznego pana, który zawsze, ale to zawsze ma całe mnóstwo figurek i za każdym razem ma zdecydowaną większość nowych figurek. Więc naprawdę jest w czym wybierać. Można wybrać i taką damę lata 20, lata 30 i tradycyjne figurki różnych pasterek i innych kokieterek, ale cała masa jest również zwierząt, puzderek. To właśnie u tego pana skolekcjonowałam wszystkie swoje domki, te, o których opowiadałam bodajże 2 lata temu i które tak bardzo zachwyciły mnie tym, że ponieważ każdy domek jest ręcznie robiony, mają niesamowitą dbałość o szczegóły. Wbrew pozorom nie są to stare rzeczy, ale są bardzo pięknie wystylizowane. Jeżeli ktoś chciałby sobie trafić jakiegoś kotka, pieska, słonia, smoka czy innego chomika, to na pewno tutaj trafi coś dla siebie. I nawet coś takiego jak jakaś taka wklejka z macicą perłową. Kuszące. Ja od pana mam taki ciężki metalowy smok. No to co wiem, z tego pani kupiła, z tego, no z filmu. To jest tak, tak, tak. A tam biały na środku stolika jest śliczny. Wczoraj dopiero postawiłem. No i tak właśnie dostałam się tutaj już do środka. Często jest tak, że jeżeli ludzie oglądają, stoją, no ja muszę po prostu cierpliwie poczekać ze swoim filmowaniem, ponieważ no staram się jednak nie filmować czyichś nóg mimo wszystko. A faktycznie u tego pana kupiłam też takiego ciężkiego metalowego smoka. To były takie serie wydawane do gier bądź do jakichś filmów. Tutaj... O, jest i Wedgwood w pięknym, błękitnym kolorze. Nieduży talerzyk z biskwitowym wykończeniem.
A tutaj właśnie są takie bardzo ciężkie, solidne, więc na pewno wiatr tego nie zdmuchnie. Figury odlewane właśnie do różnych gier albo filmów, tak jak wspomniałam wcześniej. A ten ptaszek, rudzik bądź strzyżyk, urzekł mnie. I tak jak mówiłam, to nie są stare rzeczy. Można zobaczyć, że to jest 1998 rok. Ale jest tak ładnie wykonane, ta gałąź i ptaszek i garnek, na którym ptaszek siedzi, że naprawdę są godne polecenia. Oczywiście, tak jak mówiłam, różne pudełeczka, puzderka, czapla, tudzież żuraw. Nie, grzywka ma to zdecydowanie żuraw. Oczki, misie, zające. Dla każdego coś miłego. Ale patyczaków brak. Wspominałam wcześniej o Tiefenfurcie, czyli obecnie Parowa. I z takich ciekawostek, bo myślę, że każdy z tą nazwą w jakiś sposób się zetknął, śledząc losy porcelany na początkach XX wieku. Ale czy wiecie, że ta fabryka kontynuuje w pewien sposób swoją działalność do teraz? Otóż wcześniej, do 1945 roku, owa fabryka nazywała się Schlesische Porzellanfabrik i zajmowała się nią rodzina Steinmannów. A od 1963 roku funkcjonuje pod nazwą Ceramika Wiza i funkcjonuje do dziś. Chociaż jak sobie zerknęłam na stronę, bliżej jej teraz wzorami do ceramiki bolesłowieckiej. A to tutaj bardzo mnie urzekło i kupiłam ten koszyczek. On też jest bardzo ciężki, ma swoją wagę i się otwiera. Taka ciekawostka, ponieważ lubię rzeczy małe i niespodziewane, to właśnie urzekł mnie ten koszyczek. A tutaj już ładnie prezentujące się kolorowe szkło. Takie szkło na białym obrusie. Bardzo fajny pomysł, bo wtedy faktycznie widać piękno koloru. To zresztą widać, jak są zrobione, jak nie było. A miseczka to kolorowa, to jazba czy jazba podobne? Jazba. Ile u pana kosztuje? Mówimy o tej pierwszej. Tak. Wie pani co, no jest w takim stanie. No takim, takim. Takim, takim. A 35 zł. Na filmie faktycznie tego nie widać, ale powierzchnia tej miseczki z jazby miała bardzo liczne spękania i była dosyć zmatowiona. A szkoda, bo ładna, kolorowa. Na filmie wygląda rewelacyjnie w każdym razie. O, coś leci. Coś pani sztuka. O, nie, nie, nie. O, przykuc. Dziękuję. Się zbierało. A tutaj dla wszystkich fanów węży albo ludzi cierpiących na ofidiofobię, taka kobra, lekko przetrawiona. Lampy wszelkiej maści, ale to już zdecydowanie współczesne klimaty, tak samo jak dosyć współczesne są te płaskorzeźby. A kiedy już człowiek nasyci swoją duchową sferę takim widokiem, to można skupić się na posiadaniu własnych czterech kółek. Może tutaj akurat nie było ich zbyt dużo, ale zawsze. Waga? Aha. Maszko, uważaj. To jest stoisko przesympatycznego pana Tadzia, którego serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że mnie ogląda. I ma różne różności praktycznie z każdej dziedziny. Tam wcześniej była waga na listy, pieczęć
pocztowa. Takie maleńkie puzdereczko. I kiedy będziecie rzucali okiem, co tam u pana tadzia jest na stolikach i nie tylko, to ja wrócę sobie do tej śląskiej porcelany, bo wcześniej mówiłam o parowej, ale pojęcie śląskiej porcelany to nie tylko tamta miejscowość, bo to są czasy końca XIX wieku. To również czasy wykorzystania złóż skalenia i kwarcu. A to z kolei sprawia, że wyroby tamtejszych fabryk mogą być bardziej luksusowe. Prawie tak luksusowe jak zegar za 120 zł. I co ciekawe, ten zegar miał kluczyk. A jak zapewne tropiciele targowych różnych stoisk wiedzą, że nie jeden zegar jest bez kluczyka i trzeba jednak nakręcać albo drutem, albo palcem, albo użyć telekinezy, albo ewentualnie można się przeżegnać z tej okazji, kropiąc się wodą święconą z małej chrzcielnicy. Tę maszynę już widzieliście na poprzednim moim filmie z Podiglicy, a tam stoi taka waga. Dla znawców podobno jest to waga kolejowa. Także myślę, że jeżeli są fani kolei, to u pana tadzia, proszę bardzo, jest i taka waga. Nagram. Dojdę. Ostatnio też chyba jeszcze był, nie? Ile to waży? No waży. Jedną ręką to tak. Te wazony, rewelacja. Jestem nimi zachwycona. Ten mniejszy kosztował 1800, ten większy ponad 2000. A tutaj możecie właśnie zobaczyć maleńką awarię. Pogoda była bardzo zmienna. Był nagły podmuch wiatru. Z niejednego stoiska coś sfrunęło. Tutaj akurat sfrunął cały namiot na samochód. Leciało szkło, leciały obrazy, a po gwałtownym deszczu nagle wyszło słońce, więc wróciłam do wazonów, które tak mnie zachwyciły. To jest czeskie szkło, z Chrypskiej bodajże, i niesamowicie ciężkie. Dla mnie naprawdę cudne, gdyby było mnie stać, natychmiast bym kupiła. A tu z kolei stanowisko innego pana, który sprzedawał rzeczy z Niemiec. Między innymi tak ładne kryształowe wazony. Takie wazoniki są po 100-120 zł, w zależności od wielkości. W każdym razie ładne, czyste kolory i piękne rżnięcie szkła. Ale nie są to stare rzeczy. Natomiast lampa jak najbardziej działająca, choć bez klosza. No i takie różne inne cudeńka tutaj u pana. Bardzo miło pan opowiadał, aczkolwiek szanuję to, że nie chciał być ani pokazywany, ani słyszany, więc serdecznie po prostu pana razem z małżonką pozdrawiam. Co mnie właśnie urzeka u niektórych sprzedawców, takich jak pan Tadzio, albo tak jak tutaj ten pan. O każdej rzeczy mogą coś powiedzieć. Nieważne, czy to będzie wazon, czy to będzie jakaś pieczątka, czy to będzie filiżanka. Więc nie tylko bycie handlarzem, ale także bycie pasjonatem jest, myślę, bardzo, bardzo ważne w tej handlowej strukturze na giełdach staroci. Tyle rzeczy naraz chcę powiedzieć, że wciąż nie mogę wrócić do tej śląskiej porcelany, która bardziej może kojarzy się z ówczesnymi terenami należącymi do Niemiec, dlatego że były to takie, oprócz całego mnóstwa pomniejszych fabryk, to takie bardzo charakterystyczne fabryki, na przykład Altwasser, czyli po polsku Stary Zdrój, założona w 1845 w Wałbrzychu
No i właśnie po wojnie znane jako Wałbrzych. Drugi to Tułowice. Fabryka tu powstała w 1852 roku, ale swój rozwój zyskała dzięki rodzinie Schlegelmildów, bo to oni sprowadzili rzemieślników z Chin, a ci z kolei uczyli tubelczych tułowiczem, żeby złotą folią dekorować kruchą porcelanę. No i ponadto w Tułowicach na przykład używano takiego koloru jak irańska czerwień. No i porcelana w kolorze ekry albo kości słoniowej. Nieco inna niż taka różowa filiżanka charakterystyczna dla porcelany czeskiej, czyli później czechosłowackiej i teraz znowu czeskiej. No takie to koleje polityczno-geograficzne. W każdym razie Tułowice albo Tułowic, no to rzeczy znane i cenione przecież wśród kolekcjonerów porcelany. A tutaj coś współczesnego, ale na wzór właśnie Bassano albo jakiegoś tam innego Capodimonte. No, tych kolejnych fabryk, o których mogę opowiadać, to Jaworzyna. I to się tak nałożyło z moją wizytą na giełdzie staroci w Świdnicy, bo wtedy, kiedy byłam, to właśnie ogłoszono zamknięcie fabryki, która funkcjonowała od 1860 roku. A to jest taka lampka gazowa, o której pan mi też troszeczkę opowiedział. Ciekawa rzecz za 150 zł dla kolekcjonera. Myślę, że bardzo fajna, bo była w bardzo ładnym stanie. Słuchajcie. Czysta. A ten bazo? Bardzo ładne. Они складываются такой мини-футлярчик, его так вот отодвигаешь и начинаешь ему шаман. Pokazuję moje pytania o różne rzeczy dosyć wyrywkowo z tego względu, że no nie sposób opowiedzieć o ocenie każdej rzeczy. Natomiast no są stoiska, gdzie jest tanio, są stoiska, gdzie jest drogo. Ja zresztą myślę, że na każdej tego rodzaju giełdzie trochę się odbywa to na zasadzie polowania po prostu. Zatem mogę wrócić sobie do Jaworzyny. Bo to ta sama Jaworzyna, która nazywała się najpierw Porcelan Fabrik Koenigsegg, a później Christie Porcelan Manufaktur. W skrócie KPM, często mylone z tym KPM-em miśnieńskim, a w latach 20. z powodu kryzysu przejęta przez Rosenthala. Mebelki nie chciały mi się wyostrzyć, możecie mi wybaczyć i skupić się na słuchaniu tego, o czym opowiadam. W każdym razie 100 lat temu Rosenthal wspomógł Jaworzynę, a w tym stulecie jakoś to się nie udało. Zresztą w czasie wojny prace trwały tam, w czasie II wojny światowej oczywiście, prace trwały tam bez przerwy. I wyobraźcie sobie, że kiedy wojska wyzwolicieli, bratnich naszych, weszły 8 maja do Wałbrzycha, już 11 maja produkcja ruszyła pełną parą. A dopiero w 1954 z KPM przerobiono na Wabel. Ale to troszeczkę na zasadzie, gdzie Rzym, gdzie Krym i niektórym tenże Wawel się nie podobał. No bo jakże Wawel pod Wałbrzychem? Więc z kolei przywrócono do polskiej wersji Krister. Co prawda Krister to nie było z Krzysztofa, no ale stanęło, że jednak będzie Krzysztof. A teraz z fabryki zostały tylko łzy pracowników, nieutulone żale i długi. Z niemieckimi fabrykami bardzo udanie konkurowała Śląska Fabryka w Katowicach. Pierwsze kroki to początek lat 20.
100 lat temu oczywiście, i fundusze niejakiego pana Ryszarda Czudaja. W 1925 roku w firmę kapitał wkłada spółka Gieszy. Pojawia się nowa nazwa, no i zajmuje też inne zakłady w okolicy, gdzie strajkowały na przykład załogi. Czudaj odszedł i z nazwy również odeszła część dawniej Czudaj. Coś w rodzaju zakłady 22 lipca, dawniej Ewedel, choć nie było może tak słodko. W latach 30. ubiegłego wieku do produkcji serwisów, zestaw stołowych, no i oczywiście porcelany elektrotechniczne, jak to na Górnym Śląsku bywa, dołożono figurki. A z ciekawostek, serwisy dla polskich ambasad i takich jednostek wojskowych właśnie pochodziły stamtąd. W czasie II wojny światowej oczywiście fabrykę przejęli Niemcy, no i w ramach zarządzenia III Rzeszy wyeliminowano o złudzenia. To właśnie ten brak złoceń pozwala odróżnić wyroby przedwojenne od tych wojennych. Nacjonalizacja, no to już czasy nowego, wiadomo. Od 1946 do 1952 fabryka trwała przy nazwie Giesze, ale 1952 rok to już Bogucice właśnie. Czyli ten taki kwiatuszek z literką B w środku. Zresztą ten 1952 rok, no, był taki mało rześki dla tej fabryki w związku z takim komunistycznym, krzywym podejściem, niczym tych po rewolucji październikowej, kiedy mamy coś fajnego, to trzeba to zniszczyć. I w związku z tym zniszczono większość, ponad 80% tak zwanej infrastruktury intelektualnej fabryki, czyli właśnie jakieś modele, jakieś fasony, projekty. To wszystko poszło w dym, a przyszło nowe. Nowe trwało do lat przemiany. W 1994 fabryka została zamknięta, ale od 1999 roku spółka Porcelana Śląska znowu produkuje. I co ciekawe, między innymi produkuje dla ambasad piękne porcelanowe serwisy, zgodnie z tradycją. A ja wszystkim tradycyjnie dziękuję.